W Clicker Simulator pojawił się nowy portal. Wraz z nim nowe jajka, nowe pety za rebirfy, a nawet nowe eventowe jajko za 50 milionów wizyt. Jest nowy mityk do odblokowania. Więc witam serdecznie jeszcze na starej mapie, ale idziemy sobie wrócić na starszą, jeszcze na początkową mapę. O, no i właśnie się przeteleportowaliśmy, a to jeszcze nie tutaj, bo trzeba wrócić przez portal na sam początek. No i na samym początku z tego widzimy, mamy 50-milionowe jajo za 50 milionów wizyt w grze, więc mamy kolejny event i na pewno sobie pootwieramy te jaja. Te jaja kosztują tylko 50 milionów klików, są dostępne prawie dla każdego, bo 50 milionów klików to jest moment, żeby to zdobyć tak naprawdę w tej gierce, więc na pewno je sobie chciałbym otworzyć. A otwórzmy sobie, nie wiem, na start może tylko 3, chciałbym zobaczyć, jak mocne one są. Dobra, już Epic poleciał, Epic miał 12%, czyli już wiadomo, że będziemy celować w tego, to i to. Zobaczmy sobie w pety, ile on ma mocy. Tylko milion, myślałem, że to będzie potężniejsze, obawiałem się, że to będzie potężniejsze. Na szczęście tak nie jest. Zobaczcie, ja mam mimo wszystko 174B, a jednak tego epika 5%, no trzeba będzie go zaraz dropnąć. Ale najpierw zobaczmy sobie w shopa. Kliki, nie kliki, tylko spiny, proszę bardzo. Zobaczmy, jaki bonus sobie uda nam się zyskać. A, dostałem 20, kliki 13, przynik 3 UD. Dobra, więc tutaj wszystkie sobie klikamy na usunięcie i zobaczmy, czy ten epik 5% nam dropnie zaraz. No i chyba już dropnął 50 milion spider bot, oczywiście. Oczywiście, że... A i co? I też 2% mi dropnął? Naprawdę? A 2%... Co? Trylion mocy! To jest ten Phoenix 50... Ale jaja. Czyli co? Equip best i on jest najlepszym petem w tym momencie. Dobra, to te wszystkie ustawiamy. Cyk. No i oczywiście, że możemy sobie jeszcze więcej wydropić. No i zobaczymy, czy w ogóle dropnie. Na razie mamy same auto delayed, także miejmy nadzieję, że nam jeszcze zaraz coś dobrego wydropi. I oczywiście kolejna mapa jest do odkrycia, więc też ją sobie za chwilę musimy odkryć. Tylko chciałbym wydropić jeszcze kolejnego peta, a co? Jeden to jest za mało. Niby 2,5%, a tak ciężko to trafić, że to się w głowie nie mieści. Dlaczego? Przecież ja już tak naprawdę otwieram, no nie wiem, no tak z pół minuty, co chwilę po 3 tutaj bardzo szybko się otwierają jaja, a ja dostałem tylko tego jednego peta. Co prawda bardzo szybko, ale no niestety nie chcę on teraz dropnąć, jak widzicie. No dobra, w takim razie jak on nie chce dropić, to idziemy. Oho! A, dobra, po prostu shiny poleciał tamten. I on ma 50 milionów tylko. No dobra, idziemy, uwaga, do UFO, niech nas UFO porwie. Proszę bardzo, przyleciał po nas statek kosmiczny i nas porywa. I teraz potrzebujemy, uwaga, ile? 3 UD tylko na nową krainę, na nowy portal. Oczywiście, że mamy 154 UD, także kupujemy sobie tutaj przycisk i idziemy teleportować się. Claim rewards, tutaj oczywiście nowe nagrody mamy. Rebirth PEF, dobra, Rebirth PETA trzeba odblokować. I tu jest mnożnik razy 10 tysięcy w ogóle, także bardzo dużo. Za 250 DC są jajka. Ja szczerze mówiąc już się pogubiłem, czy to DC. Chyba mnie stać w ogóle. Tak, oczywiście, że mnie stać. Co jest? Od razu jaki pet? Aha, 1% na niego tylko jest. Dobra. I ile on ma? 430 beny, czyli jest słaby. Znaczy i tak jest lepszy od moich poprzednich, ale nie jest tak dobry, jak powinien być. Także spokojnie, jeszcze sobie wydropimy lepsze. Tutaj możemy sobie kupić, proszę bardzo, double jumpy. No to ostatniego jumpa już mamy. No i jak widzimy, nic już wyżej nie ma. Jesteśmy na ostatniej mapie. Rebirth shop. Rebirth batonów nie potrzebujemy, ale potrzebujemy oczywiście King Slime'a. Kupujemy go sobie za 64 QI. Nie ma... A mamy tylko 21. Dobra, trzeba robić rebirfy. Teraz mamy 27. Trzeba uzbierać 64 QI na rebirfy. A żeby to zrobić, to trzeba otworzyć jaja. Oczywiście auto delay na te, bo tych nie potrzebujemy. No dobra, niech ten zostanie. Zobaczymy, czy nam w ogóle wydropi tu. Ale wydaje mi się, że trzeba w końcu wydać kolejne robuxy. Idźmy sobie, kupmy Game Passa. Game Passa Super Lucky, który dzięki niemu będziemy mieli jeszcze więcej szczęścia. Mam nadzieję, że nam się bardzo poszczęści. Więc 700 robuxów. Mam nadzieję, że łapkę w górę kliknęliście i 700 łapek będzie pod tym filmem. Nie, no wiadomo, że będzie więcej, ale no mimo wszystko. Dajmy sobie auto open i czy nam coś w końcu dobrego poleci, bo na razie delayty same lecą. O, już coś mamy. Aha, common, dobra, mamy z tego samego, co mieliśmy przed chwilą. A nie, common nam się nie usuwa. Nie zaznaczyłem tu commona. No dobra, otwieramy dalej. Jest! Chemical Guardian! Na niego było 1%. Udało się. 1% nam wyleciał. No ciekawe, czy tego 0,16 w ogóle dropniemy. I on ma 1,5 tryliona mocy. No i jest w tym momencie naszym najlepszym petem. Gdzie on jest? Ale on ładnie wygląda, naprawdę. Zobaczcie na niego sobie. I tu są te 50-milionowe też. Ten 3% ma 1,30 tryliona. Tutaj 1% ma troszeczkę mniej. Nie, troszeczkę więcej, przepraszam. No i czy ja już zrobię, jak zrobię rebirfy, mam 33 QE. Czyli jeszcze nie mam tak dużo, żeby tutaj 64. Jestem ciekaw, ile ma ten King Slime za rebirfy. No i teraz zastanawiam się, czy próbować dropnąć tego, czy tego. Bo na niego jest 0,16.
0,003, a na tego jest 0,16. Dobra, spróbujmy go sobie wydropić. Tego dajemy auto delay, nie potrzebujemy takich i spróbujmy wydropić jak najlepszego peta stąd. Czy ja potrzebuję jeszcze jakieś robuxy wydawać? O, nagrodę w ogóle mam tutaj, 10 jajek, dziękuję. Jeszcze na podwójne szczęście na 15 minut, no mógłbym sobie w sumie to kupić. Dobra, więc niech będzie podwójne szczęście jeszcze. Aha, a ja mam podwójne szczęście kupione, na 10 godzin dostałem. Dobra, no to zmarnowałem kasę. Dobra, więc więcej szczęścia już mi się nie da rady dropnąć, więc uwaga, odpalamy tego, polujemy 0,16%. Mam nadzieję, że dropnie on, bo chciałbym wiedzieć, jaką on ma moc. No i przede wszystkim chcę ulepszyć swój team, żeby tego rebirth peta zdobyć, no bo ten rebirth pet jest też bardzo ciekawy. O, udało się, calling tower, jest, 0,16% na niego było. I drugi z rzędu, dwa pod rząd mi teraz dropnęły. Dobrze, uwaga, chwila prawdy, 9 trylionów. Założyłem sobie equip best, mam dwa razy po prawie 10 trylionów. To oczywiście sobie mamy nagrody do odebrania w achievementach, dobrze. Nie, no to jest teraz potężne, jeżeli to zrobić na shiny, no to na pewno też będzie miało dużo, dużo więcej. Teraz powinienem już rebirth móc 48 QI, okej, okay. A jeszcze nas nie stać, bo potrzeba 64. No dobra, skoro 0,16, no nie sądzę, żeby tego 0,03. Nie wiem, czy te 560T oznacza, że on ma tyle mocy. Jeżeli tak, to jest to jakieś chore. To w takim razie trzeba otworzyć te eventowe jajo i zobaczymy, czy jest nam w stanie to wydropić. Spróbujmy sobie, no nie wiem, no na trochę zostawię tutaj auto open. Niech nam się otwiera, ale 0,03. Nie wydaje mi się, abyśmy mieli tyle szczęścia, słuchajcie. No bo to już wydaje się przepotężna, no masakra. Wydaje mi się, że szansa na to jest chyba 1 do 30 tysięcy. Czyli raz na 30 tysięcy jaj jest nam w stanie to dropnąć. Więc nie wydaje mi się, żeby to było możliwe w tym momencie. Aha, i widzę, że procenty się też powiększyły. Jak kupiłem tego laka, no to rzeczywiście tutaj mam 3,9%. Czy ja miałem wcześniej też 3,9? Nie wiem. Dobra, sprawdziłem teraz sobie na... cofnąłem sobie nagranie, to rzeczywiście jak kupicie sobie laka, no to wyświetla wam aktualne procenty, więc mam 0,003%. No masakra. Jeżeli chcielibyście taki opening z tych jaj, czy jest to możliwe w ogóle do wydropienia, to dajcie znać w komentarzu koniecznie. Ja sobie spróbuję na razie zrobić rebirfa. Mam 96 QI, uwaga, i teraz mogę sobie tutaj za chwilę to zrobić. Za chwilę odebrać tego peta za rebirfę. Ja na razie będę wcelował w tego 0,16%, bo on ma dużo większe szanse. A zobaczcie, już dwa mi poleciały, więc jak ja sobie to zrobię na shiny, no to na pewno będę miał jeszcze więcej hajsu. Uwaga, kupujemy to, mamy King Slime'a i uwaga, ile ten King Slime? Weźmy sobie reward, proszę bardzo, dziękuję bardzo za nagrodę. Wejdźmy sobie w pety i teraz 3 tryliony, no nie jest dużo, mogłoby być lepiej, ale spoko, taki za rebirth nie jest zły, jest całkiem okej. I tu, ale jaja, w końcu mi się crafting udał i mogę to na mityka przerobić. Serio? Ja chcę to przerobić na mityka, ja potrzebuję jeszcze dwóch, ale jaja, ja chcę to przerobić, ja to muszę zrobić. Dobra, auto open, musimy to wydropić. Nie ma opcji, żeby to nie dropnęło. Jest, w końcu poleciało, chyba po 10 minutach, więc jeszcze jednej sztuki potrzebuję, żeby zrobić mityka. No siedzę i nie dowierzam, już siedzę, nie wiem ile, tak parę minut patrzę i nie chcę to dropnąć, no. Ostatnia sztuka mi potrzebna, jeden ostatni pecik i on nie chce mi dropnąć. A tu mam już 3 na 4 i potrzebuję, żeby wykraftować mojego pięknego mityka. No i sobie mogę odebrać tutaj nagrodę, żeby 250 jaj teraz. Rebirfa mogę zrobić, 148 UD na sekundę i teraz 200 UD, no 290, dobrze. A jeszcze pety w ogóle mogę best nałożyć teraz, to jeszcze lepsze mam. No dobra, otwieramy dalej i próbujemy to wydropić, bo to jest masakra, to nie chce lecieć, no. No jest cooling tower, dziękuję bardzo, w końcu dropnął, o to chodziło. Uwaga, idziemy zobaczyć, co się teraz wydarzy. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, bo jeszcze nigdy nie wydropiłem w sobie takich legend. Mają, surowa legenda ma te 10 trylionów, uwaga, craft. I co teraz się dzieje, co teraz się dzieje? Czy coś się wtedy, halo, bo na razie, o, ale jaja, dobra, tu coś wiruje i mam crafted cooling tower. I czyli to jest mityk teraz. Okej, okay, pety. I on ma 40 trylionów, czyli jest połączony tak naprawdę chyba w jedno. Ale jakie to jest wielkie teraz, o matko jedyna. Nie wiem, czy shiny by nie zrobiło tego samego. Bo zobacz, bo jak tu mam Nemezisy 15B i zrobię z tego shiny, to wtedy robi się 30B. Aha, bo shiny robi dwa razy, a mityk jest aż o 4 razy większy. Także dobrze. Jednak mityki to są opłacalne ziomeczki. No dobra, w takim razie udało nam się już to wykraftować. Na to jest szansa taka sama jak na huge cata w tym pet symulatorze, ale tutaj widzimy, że już mamy większe szanse, żeby tego 560T robota wydropić. Bardzo bym go chciał wydropić, więc jeżeli chcecie, to zrobię sobie taki opening. Ja już tyle siana tutaj trzepię, mam 2 godziny aktualnie autohacza, więc jesteśmy w stanie sobie zrobić. Przez 2 godziny no musi polecieć, 1 na 30 tysięcy
jaj. Wydaje mi się, że istnieje szansa, żeby to poleciało. Te też będziemy sobie wtedy Feniksy zbierać. Je będziemy robić na Shiny, potem na Golden. O, tego Guardiana też sobie zróbmy na Shiny. Mamy 3 tryliony, Equip Best. I potem właśnie te Feniksy będziemy też sobie ulepszać, więc taki opening też mogę sobie zrobić w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!